Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na sprzęt, który dostarczyła do testów firma Hama Polska. Jest to sprzęt firmy Rappu. Bardzo fajne combo, zestaw klawiatura plus myszka, klawiatura membranowa, myszka optyczna. Całość nazywa się Rappu V100. Miałem okazję wstępnie przetestować to na ostatnich targach Poznań Game Arena, natomiast teraz przyszedł czas na takie dokładne testy w domowym zaciszu. Powiem Wam, że wypadły świetnie, naprawdę zestaw bardzo przypadł mi do gustu, a to przez to, że jest bardzo dobrze wykonany, funkcjonalny i przede wszystkim w dobrej cenie. Cena nieco powyżej 200 zł, w zależności od sklepu, do 250 około. Dokładne ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu pod filmem. Jesteście ciekawi, tak więc zaczynamy recenzję. Zapraszam. No dobrze moi drodzy, przed nami zestaw Rappu V100, w skład którego wchodzi bardzo fajna membranowa klawiatura dla graczy z dodatkowymi przyciskami, z podświetleniem, zobaczycie to za chwilkę, oraz też bardzo fajna wyprofilowana pod gracza praworęcznego myszka optyczna o DPI maksymalnym wynoszącym 3000, a minimalnie możemy ustawić 250 dpi w tej myszce. Mamy w niej precyzyjny sensor optyczny. No ale po kolei przyjrzymy się obu urządzeniom, jak są wykonane. Zaczniemy od klawiatury. Klawiatura jest jednocześnie i dość prosta i ma dość taki fajny design. Co się od razu rzuca w oczy, to takie bardzo kwadratowe, bardzo kanciate klawisze, a raczej nakładki klawiszy. I powiem Wam, że z początku martwiłem się, czy będzie wygodne pisanie na takiej kanciatej klawiaturze, powiedzmy. No, powiem Wam, że nie ma z tym żadnego problemu, jeśli piszemy, nie haczymy o inne klawisze, tak więc jest to, pomimo takiego troszkę dziwnego wyglądu, rozwiązane bardzo dobrze. Przy okazji posłuchajcie sobie głośności. I względem głośności powiedziałbym, że po prostu standardowa membranówka, nie jest jakaś wyjątkowo cicha, nie jest też głośna. Jeśli chodzi o układ klawiszy, mamy mały Enter, długi Backspace, długi Shift, dość dużą spację z logo V100 oraz tutaj mamy logo Vipro. Mamy też kilka kontrolek, zobaczycie je za chwilkę. Warto wspomnieć o podpórce pod nadgarstki, która nie jest to prawda za duża, ale jako tako sprawdza się w tej funkcji. Co prawda, jeśli ktoś ma większe dłonie, to po prostu ta podpórka jest za mała. W moim przypadku, jak sobie położę tu, to moje palce są już gdzieś przy klawiszach funkcyjnych, więc dla mnie ta podpórka zdecydowanie za mała, ale osobiście takich rzeczy nie korzystam. Natomiast warto o tym wspomnieć, jeśli ktoś z Was szukałby klawiatury z większą taką pełnowymiarową podpórką, to niestety V100 jaką ma, to widać. Jest to element stały klawiatury, nie jest ona odczepiana, jak widzicie. Jest to część jednolitej obudowy, więc mamy to na stałe. Teraz wrócimy do klawiszy, jak ją sobie poświetlimy. Natomiast zobaczcie od spodu. No co mamy? Mamy trzy takie dość duże gumki antypoślizgi. Podwyższe niestety nie mamy gumowanych. I mamy jednostopniową regulację. I tu już znowu mamy tylko plastik, nie mamy gumy. Natomiast sprawdźmy, jak to się zachowuje w praktyce na blacie, bez podwyższeń. Powiem Wam, że stawia opór, ale jak mocno pchniemy, to kawałek się przesunie. Teraz z podwyższeniami. No, wystarczająca przyczepność, nawet podczas intensywnych gier nic się z nią nie dzieje. No i fajny element, przewód długi około 2 metrów, podłacany wtyk USB, fajny kształt, logo Rappu. No i oczywiście oplot i organizer, którym sobie spinamy nadmiar tego przewodu. Tak jak mówiłem, do klawiaturki za chwilę wracamy, jak ją podświetlimy. A teraz myszka. Myszka również, moi drodzy, ma przewód w oplocie.
Ten przewód jest cieńszy, ale przy okazji nie jest bardziej miękki. Powiedziałbym, że jest nawet sztywniejszy troszeczkę niż przewód tutaj, bo ten jest naprawdę mięciutki. Mamy troszeczkę sztywniejszy, natomiast też da się go uporządkować. Oczywiście oplot też jest wysokiej jakości, też organizer i podłatany wtyk USB, taki sam jak dokładnie w tej klawiaturce. Kabelek zakotwiczony bardzo dobrze, centralnie. Mamy tutaj troszkę gumy, więc to zabezpiecza. Osadzone jest naprawdę dobrze, nie ma opcji, żeby to się wyrwało. Moi drodzy, sama myszka, jej kształt, wygoda, komfort, po prostu bezkonkurencyjna. Dlaczego? Jeśli pamiętacie myszkę Rapu V900, tą, która dostała rekomendację, którą do teraz używam, jest po prostu świetną mychą. No zobaczcie. Te myszki tak naprawdę dużo się nie różnią. Może ta z kompletu V100 jest minimalnie mniejsza, natomiast jest bardzo podobnie wyprofilowana i trzymając ją mamy bardzo podobne uczucie. Też mamy duże przyciski boczne, nie aż tak duże jak tutaj, natomiast są fajne. Mamy też fajne gumowanie, tak więc palec dobrze jest osadzony. Tutaj mamy oczywiście myszkę laserową, droższą, dużo droższą nawet niż ten cały zestaw. Natomiast ta myszka jest taką, powiedzmy, wersją dla oszczędnych myszki Rapu V900. Sensor optyczny, troszeczkę zmieniony kształt, ale myszka sama w sobie, powiem Wam, że w tym zestawie po prostu dominuje. Myszka jest świetna. Świetnie się używa na co dzień, świetnie się gra w Counter-Strike'a, w Dying Light'a, we wszystkie gry, w które grywam na co dzień. 3000 dpi bez problemu, myślę, że wystarczy dla wszystkich. Dla low sensowców są rozdzielczości od 250 już zaczynające się, więc bardzo fajnie. No i zobaczcie, cała powierzchnia myszki wykonana bardzo dobrze. Jest to tworzywo stawiające opór, więc już w tym momencie dłoń się dobrze trzyma. Mamy bardzo fajnie wyprofilowane te główne klawisze. Klikają dość cicho, przede wszystkim lekko. Mamy fajną rolkę, ponieważ jest duża, naprawdę duża. Wystaje co prawda niewiele, natomiast dobrze się jej używa. Działa jako przycisk. Następnie mamy przycisk do zmiany wartości DPI. Mieszczony dobrze, działa z taką dość dużą siłą, trzeba go po prostu solidnie wcisnąć, więc przez przypadek dotykając nie zmienimy sobie DPI, co jest plusem. Następnie logo Vipro i mamy troszeczkę błyszczących elementów po bokach i tutaj fajna guma stawiająca opór również tutaj. No i dwa dość duże, dość ciche przyciski boczne. Do reakcji tych przycisków, no to nie powala ona z nóg, natomiast są jak najbardziej przyzwoite. Jak spojrzymy od spodu, mamy kilka elementów podświetlanych. Zobaczycie to za chwilkę, jak włączę podświetlenie. I mamy bardzo dobrej jakości ślizgacze. Co prawda nie są za duże, natomiast materiał jest naprawdę dobry. No i widzimy sam sensor optyczny. Jest to też jeden z sensorów produkcji Rapu, czyli taki autorski hardware. Więc sama prezentacja sprzętu dość długa. Teraz bierzemy się za podświetlenie tego zestawu. No i moi drodzy, zmniejszymy oświetlenie, żebyście widzieli dobrze, jak to wszystko wygląda w tej chwili w trybie pulsacji. Natomiast podświetlenie w pełni konfigurowalne, 16 milionów kolorów, tak samo myszka, jak i klawiatura. Jak widzicie, mamy różne kolory, różne efekty. Może być to podświetlenie stałe, może być oddychające, mogą być jakieś kolory zmieniające się po sobie. Myszka również fajnie podświetlona, rolka oraz te elementy tutaj. Z przodu dwa światełka i z tyłu duży taki element. No i oczywiście sam sensor optyczny też wiadomo, że rozprasza zawsze światło. No i zobaczcie, podświetlenie jest pełne, nie tylko same litery, cyfry, ale też przestrzenie pomiędzy nimi. Na klawiaturze mamy też kontrolę jasności. W tej chwili włączyliśmy, zmniejszając po prostu tryb pulsacji. I możemy też wyłączyć to podświetlenie. Zwracając do klawiatury, ma ona anti-ghosting na 19 przycisków jednocześnie, więc myślę, że w zupełności wystarczający. Oba urządzenia mają pamięć, więc ustawienia się zapisują. Jest tutaj też bardzo dobre oprogramowanie, które zobaczycie za chwilkę. Natomiast klawisze multimedialne mamy osobno, nie mamy żadnego klawisza FN do aktywacji funkcji. Po prostu naciskamy i odpala nam się domyślny player.
kontrola multimediów do tyłu, do przodu. Mamy też funkcję ciszej, głośniej, wyłączenie dźwięku. Następnie strona startowa, klient poczty, ciemniej, jaśniej. Tutaj mamy blokadę klawisza Windows oraz aktywację trybu gamingowego. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o prezentację tej sprzętu. No cóż, wyszła naprawdę obszerna. Oto panel sterowania myszki. Mamy tutaj możliwość przypisania funkcji do wszystkich 7 przycisków. Mamy też 5 profili. Możemy połączyć też konkretne gry z profilami na podstawie tego, co mamy zainstalowane na komputerze. Ustawienia DPI, częstotliwość próbkowania i prędkość wskaźnika. Jak widzicie, minimalne to 250, maksymalne 3000. Zaznaczamy sobie po prostu 3 z tych wartości i mamy je pod przełącznikiem DPI. Następnie kontrola podświetlenia. Możemy bardzo łatwo ustawić swój kolor lub wybrać z kolorów zdefiniowanych z góry. Mamy też tryby. Podświetlenie włączone, zmieniające się kolory, intensywność podświetlenia, efekt oddychania, częstotliwość tego oddychania oraz tryb oddychania przy naciśnięciu klawisza. Myszka ma także funkcję nagrywania makr. Panel klawiatury wygląda dość podobnie. Mamy wizerunek całej klawiatury. Ponownie mamy aż 5 profili do konfiguracji. Możemy skonfigurować każdy klawisz z osobna, kombinacje, makro, podstawowe funkcje, takie jak funkcje multimedialne, funkcje Windowsa i zaawansowane funkcje. Druga zakładka to podświetlenie. Podobne efekty jak w przypadku myszki, również dowolny kolor do wyboru. Podświetlenie włączone, powolne oddychanie, szybkie oddychanie, reakcja na naciśnięcie klawisza oraz zmieniające się kolory. Ostatnia sekcja to nagrywanie makr. I moi drodzy, podsumowanie. Zestaw moim zdaniem niezwykle udany w tej cenie. Myślę, że cena naprawdę przystępna, rozsądna, niewygórowana, niezawyżona. Dlatego myślę, że kupując taki zestaw mamy 100% satysfakcji. Klawiaturka membranowa, podświetlana 16 milionów kolorów, dowolne kolory, różne efekty podświetlenia. Mamy osobne, dodatkowe klawisze multimedialne. Całkiem fajny kształt, design klawiatury, mała podpóreczka pod nadgarstki, ale jest. No i myszka, która moim zdaniem jest świetna, świetnie wykonana, świetnie leży w dłoni, elementy antypoślizgowe, profilowanie pod prawą dłoń, fajna rolka, fajnie klikające, cicho, lekko przyciski. Sensor optyczny dokładny, nadaje się do gier typu Counter-Strike bez problemu, więc całość tworzy po prostu zgrany duet. Mamy do tego też fajne oprogramowanie od Rapu. Co prawda musimy tutaj 2 osobne sterowniki sobie zainstalować, ale możemy skonfigurować sobie ten sprzęt dość dokładnie. Przede wszystkim duża sekcja konfiguracji podświetlenia i klawiatury i mychy. Widzieliście to w prezentacji, tak więc wszystko zostało pokazane. Do wad powiem Wam, że niestety nie dopatrzyłem się ich. Tak jak w przypadku Combot Gambiasa narzekałem na brak oplotu na przewodach. Tutaj oplot jest, jest bardzo fajny, dość miękki, można to fajnie uporządkować. Nie znalazła się po prostu taka rzecz, która by mi przeszkadzała jakoś w testach. No, co można się przyczepić, co Rapu nie do końca dokładnie robi, to gumowania daje od dołu klawiatury, od tej strony, nazwijmy to przedniej, natomiast z tyłu już o tym zapomina i podwyższenia nie są gumowane i te tylne podwyższenia też nie jest to guma, tylko po prostu wystający plastik. To możemy zaliczyć jako taki drobny minusik, jeśli naprawdę chcemy się do czegoś przyczepić. Poza tym sprzęt zasługuje na maksymalną ocenę. Rekomendacje kanału w pełni uczciwie przyznana za bardzo dobrze wykonaną funkcjonalną klawiaturkę oraz po prostu świetną myszkę, która bardzo przypomina myszkę za 250 zł, czyli Rapu V900, jedną z ulubionych myszek laserowych moich poprzedniego roku. Przypomnę Wam tylko, że ceny tego zestawu sprawdzicie sobie w opisie filmu. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś combo do mnie kiedyś przyjdzie. Zestaw klawiaturka plus myszka, może innej firmy też sobie porównamy z tym zestawem, z innymi zestawami. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, zaglądajcie na Face'a, zaglądajcie też na kanał, bo codziennie coś się dzieje. A jeśli film Wam się spodobał, subskrybujcie, łapkujcie, polecajcie znajomym, będę wdzięczny. Pozdrawiam Was, cześć!